Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego. Przyjazd jednego z najlepszych siatkarzy w historii czołowego zawodnika XX i XXI wieku wszystkich dyscyplin jest ogromnym wydarzeniem dla regionu. Żiba odwiedza Dolny Śląsk specjalnie dla Alei Gwiazd. To wydarzenie bez precedensu. Był to najlepszy siatkarz na świecie. Myślę, że tu się troszeczkę chyba różnią układy tego typu, właśnie jak to są w piłce nożnej, w siatkówce, że tutaj zaproszenie ci zawodnicy przyjmują bardzo chętnie wspomagają chore dzieci. I to jest fajne, że nie tylko kasa, ale spotkania, rozmowy, spotkania przede wszystkim z młodzieżą i propagowanie tej siatkówki w Polsce, nie tylko w Polsce, prawda? Bo tacy zawodnicy jak Żiba to nie tylko takie, na takie spotkania jeździ w Brazylii, czy tylko w Polsce. Także myślę, że to jest kapitalna sprawa i duże ukłony dla tych wszystkich zawodników. Ale jak Gwiazd w Miliczu powoli się rozkręcała. Teraz to wydarzenie jest znane i szanowane w całym siatkarskim świecie. Niech świadczą o tym gwiazdy, które jutro i w sobotę na imprezie się pojawią. Oprócz Żiby będziemy gościć m.in. Serbów Nikolę i Władimira Grbiciów oraz Włocha Andre Corziego. To już nie jest Polska, ale jak Gwiazd mówi, z uśmiechem jeden z jej organizatorów. Jest to w tej chwili Aleja Gwiazd polskiej siatkówki. Mi się wydaje, że trzeba ją zmienić na aleję światowej i polskiej siatkówki, bo to nie pierwsza gwiazda zagraniczna przyjeżdża i będzie swoje ręce odbijać, bo już wcześniej byli zagraniczni zawodnicy i trenerzy. Myślę, że to jest wielki sukces i Milicza, i ludzi, którzy są związani od początku z tą aleją, bo wielu było przeciwników, negatywnie podchodziło, a jednak się to udało. Udało się sprowadzać gwiazdy światowego formatu i udało się sprowadzić chyba drugi raz pod rząd dwie ekipy światowej klasy, czyli 2 lata temu byli bodajże Rosjanie, teraz Serbowie. No i pierwsza reprezentacja Polski. Mecze Polski z Serbią jutro w Miliczu i w sobotę w Twardogórze. Biletów na oba spotkania już dawno nie ma. Warto jednak odwiedzić jutro milicki rynek. Tam wielkie gwiazdy będą na wyciągnięcie dłoni. Rynek jest otwarty, że po to jest tam to zrobione bezpłatnie, żeby każdy mógł przyjść, każdy mógł popatrzeć, każdy, żeby mógł sobie zrobić zdjęcie z gwiazdą jedną czy drugą. A na mecz, no wiadomo, jest to nieduża hala i nie da rady jej powiększyć na to spotkanie. Dlatego też o tym właśnie mówię, że powinniśmy jedno spotkanie robić w Miliczu, a drugie we Wrocławiu, żeby z całej Polski mogli ludzie przyjechać, tak jak jeżdżą na Ligę Światową, czy na Mistrzostwa Europy, czy Świata, i obejrzeć te gwiazdy, no nie tylko w telewizorze, ale na żywo. Odsłonięcie odcisków dłoni i pamiątkowych tablic jutro o 17. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego.